Today I'd like to talk to you about osteoporosis and dzisiaj chciałbym mówić na temat osteoporozy. Do you have a problem with the postmenopausal problem in Poland? Czy kobiety mają jakieś kłopoty w okresie pomenopauzalnym w Polsce? Oh, really? Husband having difficult time? Mąż ma też wtedy kłopoty. Let's talk about postmenopausal problem. Tak więc porozmawiajmy też na temat tych problemów związanych z okresem pomenopauzalnym. Is having postmenopausal symptoms normal? Czy symptomy związane z przekwitaniem są znane? Czy te symptomy są czymś normalnym? It is abnormal. Te symptomy są czymś nienormalnym. It is not normal. To jest nienormalne. But it look like normal. Ale one robią wrażenie czegoś takiego Why? Normalnego. Dlaczego? Why? Because so many people have it. Dlatego, że tak wiele kobiet boryka się z tymi problemami. You look all so young to me. Wy wszyscy wyglądacie dla mnie tak młodo. Yeah. I don't see very many of you over 50. Nie widzę tutaj zbyt wielu osób, które przekroczyły 50 rok życia. You look very young. Everyone look very young. Wszyscy wyglądają tak młodo. Let me ask you this. Pozwólcie, że zapytam was. It is very good not to have postmenopausal symptoms. Bardzo dobrze jest nie mieć czegoś takiego jak objawy okresu przekwitania. If you don't have them, jeśli nie macie takich objawów, you are normal. To wtedy rzeczywiście ta sytuacja w waszym przypadku very jest normalna. Good. If you haven't been to 50 yet, jeśli nie macie w tej chwili jeszcze 50 lat, and if you listen to this lecture, i słuchacie tego wykładu, and you are not gonna have it. To jeśli wprowadzicie to w życie, to nie będziecie borykać się z tymi symptomami. Because you're going to be really normal. Dlatego, że wasze zachowanie będzie w tym okresie czymś normalnym. Any one of you here, ktokolwiek z obecnych tutaj osób, after the menopause, po okresie menopauzalnym, most likely after 50, czyli po osiągnięciu wieku 50 lat, I never had a problem. Nigdy nie powinien mieć tego typu problemów związanych z tymi symptomami. That's normal. I to będzie taką normalną sytuacją. That's wonderful. I to będzie cudowne. Raise your hand. Podnieście rękę, jeśli są tutaj takie osoby, które nie mają takich problemów po upływie wieku 50 lat. Raise your hand. Okay. Te kobiety, które nie miały tych symptomów pomenopauzalnych no depression, wieku po upływie 50 lat, żadnej depresji, no hot flashes, żadnych takich przypływów gorąca, które okay. Pomimo tego, że osiągnęły taki okay. wiek, nie miały takich okay. symptomów, niech podniosą ręce. All right. Oh, many of you. Yeah. Wiele jest takich osób. Mm. When I ask this question in Korea, gdy takie pytanie stawiam w Korei, if there are 100 women after 50, to jeśli uczestniczy w takim spotkaniu około 100 kobiet, only 5 of them raise hand. To przeciętnie tylko 5 spośród tej setki podnosi ręce. If I come to Germany, a gdy udaję się do Niemiec, America, czy Stanów Zjednoczonych, and ask this question to the i zadaję to pytanie, then about 30% don't have it. To jakieś 30% tych kobiet nie ma takich objawów. In Poland, w Polsce, I don't know what the percentage because you look so young to me. Nie wiem jaki tutaj jest procent but tych osób, bo wyglądacie tak młodo. It's quite high percentage, ale myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę osoby, które tu się znajdują, almost to i tak ten procent jest dosyć wysoki. Almost 30%, I think. Też pewnie około 30%. And why woman has this postmenopausal symptom? Dlaczego kobiety mają te objawy związane z okresem pomenopauzalnym? Postmenopausal means okres pomenopauzalny oznacza every woman has a menopause. Każda kobieta przechodzi ten okres przekwitania. What is menopause? Czym jest więc ta menopauza? Ten menopauzalny okres. Your menstruation stops. Po prostu zatrzymuje się wtedy okres. Why? Dlaczego? As you get older, bo z wiekiem your female sex hormone, which is estrogen level, gradually little bit declines. Dlatego, że żeńskie hormony płciowe, a w szczególności hormon zwany estrogenem, jego ilość w organizmie cały czas spada. Your estrogen is produced from your ovary. A estrogen jest wytwarzany przez jajniki. Male sex hormone, which is testosterone. Natomiast męski hormon płciowy, czyli testosteron, is produced from men's testicles. Wytwarzany jest w jądrach. So there are cells which produce
estrogen in ovary. Tak więc są pewne komórki, które wytwarzają estrogen w jajnikach. If you open the cell, gdy otworzycie taką komórkę, there is an estrogen gene. To tam znajduje się gen estrogenu. And this estrogen gene produces. I ten gen wytwarzający estrogen. So this orange gene is estrogen. Powiedzmy, że ten pomarańczowy gen to gen wytwarzający estrogen. So somehow, w jakiś sposób, gradually, as a woman gets older, gdy kobieta starzeje się, this estrogen gene begin to be inactive. Ten gen wytwarzający estrogen staje się coraz bardziej bierny. In general, ogólnie rzecz biorąc, almost every single gene, as you get older, they are getting inactive. Niemal każdy pojedynczy gen z wiekiem staje się coraz bardziej bierny. Is that normal? Ale czy to jest normalna sytuacja? Czy tak powinno być? It is only normal on statistical sense. To jest czymś normalnym tylko, jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki. My dear brothers, sisters, and remember this. Moi drodzy bracia i siostry, pamiętajcie o tym. If you feel this is normal, jeśli uważacie, że to jest normalna sytuacja, you will be belong to the normal too. To wtedy będziecie należeć do tej grupy normalnych. Scientists found something very fascinating. Naukowcy odkryli coś fascynującego. In University of Wisconsin in America. Na Uniwersytecie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. This man I met personally. Spotkałem osobiście tego człowieka. I did the television interview with him. I nagrałem taki wywiad telewizyjny razem z tym mężczyzną, z tym człowiekiem. He was the one who found growth hormone really helps aging process. To właśnie ten uczony odkrył, że hormon wzrostu naprawdę ma wpływ na proces starzenia się. We all produce growth hormone. My wszyscy wytwarzamy hormon wzrostu. We must produce growth hormone to grow. I musimy wytwarzać ten hormon, aby wzrastać. How do we grow? W jaki sposób wzrastamy, rozwijamy się? By cell division. Przez podział komórkowy. If you stop producing growth hormone, jeśli wasz organizm przestanie wytwarzać hormon wzrostu, you don't have any more new cells. To wtedy nie pojawią się w organizmie żadne nowe komórki. You know the skin you touch today, right now? Gdy dotykamy swojej skóry, if tomorrow you touch this, to dzisiaj to wygląda w ten sposób, ale jeśli jutro będziecie jej dotykać, it's not the same cell. To już nie będzie ta sama skóra, dlatego że zmienią się komórki. You touch right now, gdy dotykacie teraz, will be off next morning. To już nie będzie ta sama skóra jutro. Tomorrow this time, dzisiaj na przykład, you have a new cells came up from inside. Nowe komórki pojawiają się, przechodzą na zewnątrz. So even though you do not grow, you grow bigger or taller. Tak więc nawet jeśli nie rośniecie, nie stajecie się ciężsi, inside your body, to wewnątrz waszego organizmu, everything grows. Cały czas wszystko wzrasta. In your bone marrow, w waszym szpiku kostnym, all these blood cells grow. Wszystkie te komórki w szpiku kostnym rozwijają się. Become white blood cells, stają się krwinkami białymi, red blood cells, czerwonymi krwinkami. And cells constantly dies, i cały czas te komórki umierają. And new cells constantly being born. I cały czas rodzą się nowe komórki. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? See, every moment, w każdej chwili you are being recreated. Ciągle jesteśmy jakby stwarzani na nowo. Because every cell dies. Dlatego że każda komórka umiera po pewnym czasie. Every cell, there's a new cells are born every day. I cały czas, codziennie, co chwila rodzą się nowe komórki. So if you have a good growth hormone production. Tak więc gdy wasz hormon wzrostu jest wytwarzany we właściwej mierze, then you produce very young good cells. Wtedy organizm wytwarza bardzo młode, nowe, dobre komórki. Many more, and then you look very young. Wytwarza ich o wiele więcej, wtedy wyglądacie you młodo. Have a young skin. Macie taką młodą, delikatną skórę. If my skin look young, czy moja skóra wygląda młodo? That means, jeśli tak wygląda, to oznacza, my growth hormone is produced very good, że mój hormon wzrostu jest wytwarzany w odpowiednich ilościach. Even at my age 59, pomimo tego, że mam 59 lat. Growth hormone is produced. Hormon wzrostu jest wytwarzany cały and czas. New skin cells. I cały czas pojawiają się nowe komórki skóry. Then I have a 30 years old skin. I dlatego ja mam skórę takiego człowieka 30-letniego. Even though you're only 40, i pomimo tego, że macie na przykład 14, your growth hormone 40 is way down. Lat, to wasz hormon wzrostu nie funkcjonuje prawidłowo, nie jest wytwarzany. I wtedy możecie mieć skórę człowieka 60-letniego.
How old you are, how young you are. To właśnie od tego zależy. I really depend upon how active your genes are. To, jak młodo będziecie wyglądać, zależy od tego, jak aktywne są wasze geny. This Dr. Rodman found something very fascinating. Dr. Rodman odkrył coś bardzo fascynującego. About growth hormone. Na temat hormonu wzrostu. He gathered all these old people between 65 and 75. On zbadał takich ludzi w podeszłym wieku, w wieku pomiędzy 62 a 65 rokiem życia. And when I was in medical school, i gdy ja studiowałem medycynę, statistics told us, statystyki mówiły nam, we produce growth hormone up to age 20. Że hormon wzrostu jest wytwarzany do wieku 20 lat. Growth hormone gene become more active. Hormon wzrostu, gen hormonu wzrostu staje się do tego wieku bardziej aktywny. After age 20, ale po upływie 20 lat then growth hormone goes down. Ten hormon wzrostu jest coraz bardziej bierny. Then when you reach 50, a gdy osiągniecie wiek 50 lat, you don't produce any growth hormone. To wtedy wasz organizm już nie powinien produkować hormonu wzrostu. 60-70, a w wieku 60-70 lat you're all too ready to die. Już jesteście gotowi, aby umrzeć. That was statistics. Tak mówiły statystyki. Science is changing this concept. Ale nauka zmienia się co jakiś czas. So he gathered many people, all the people 65, between 65 and 75. Więc ten naukowiec zebrał grupę ludzi w wieku pomiędzy 62 a 65 rokiem życia. And he drew blood and he tested the growth hormone levels. Pobrał ich krew, aby zbadać poziom hormonu wzrostu. Expecting nothing. Oczekując właściwie nic specjalnego. But you know what he found out? Ale wiecie, co on odkrył? Of course, most of them had no growth hormone production. Oczywiście większość z nich nie miała hormonu wzrostu we krwi. But some of them have some growth hormone. Ale niektórzy z nich posiadali hormon wzrostu we krwi. Like about 25% of those old people. Około 25% spośród tych starszych ludzi. Have about 20% of the 20 years old growth hormone. Miało jakieś 20% hormonu wzrostu, który to hormon powinien znajdować się w krwi mężczyzny 20-letniego. But ale 5% of those people. Ale 5% spośród tych ludzi. 5%. 5%. This is extraordinary old people. To byli ludzie tacy w podeszłym wieku również. This 5% had. To te 5% spośród tych osób, tych niezwykłych osób w podeszłym wieku. They are still producing. Oni nadal wytwarzali growth hormone as much as 20 years old man produces. Wytwarzali hormon wzrostu w takich samych ilościach, w jakich wytwarza ten hormon człowiek w wieku około 20 lat. Extraordinary, aren't they? To byli tacy ludzie, których można było zakwalifikować jako osoby niezwykłe właśnie pod tym względem. He was so shocked. I on był zdumiony. Wow! 65 to 75 olds can also produce as much as 20 years old. Osoby w wieku od 62 do 65 lat były w stanie wytwarzać tyle samo hormonu wzrostu co 20-letni. This was revolutionary information. To wywołało swego rodzaju rewolucję. Then he compared the people. Wtedy on porównał tych ludzi. There was a very interesting finding. I odkrył coś również bardzo interesującego. All the people, even though they are 75 years old, wszyscy ci ludzie, pomimo tego, że mogli mieć nawet 75 lat, if they are producing growth hormone very much so, jeśli produkowali, wytwarzali dość duże ilości hormonu wzrostu, then they only looked like 55. To oni wtedy wyglądali na 55 very lat. Young looking. Wyglądali bardzo młodo. But even though they're 65, ale nawet jeśli mieli 65 lat, they are not producing any growth hormone. I nie wytwarzali żadnego hormonu wzrostu. They look like 75. To wyglądali jakby osiągnęli wiek 75 lat. They look different according to the growth hormone production. Różnili się między sobą wyglądem według ilości hormonu wzrostu we krwi. But why? Ale dlaczego tak było? Why some people produce growth hormone even though they are so old? Dlaczego niektóre osoby wytwarzają hormon wzrostu pomimo tego, że są już w podeszłym wieku? See, there are always statistical exceptions. Zawsze są jakieś statystyczne wyjątki. Modern medicine says. Współczesna medycyna mówi. Statistical exception is exception. Że statystyczne wyjątki są wyjątkami. Statistical norm is norm. Statystyczna norma jest normą. Is Seventh-day Adventist the statistical norm in this world?
czy normy, które pojawiają się wśród nas w naszym kościele, są normami, które dotyczą całego świata? No, we are statistical exception. My jesteśmy statystycznym wyjątkiem. In Poland, what? It's a 0.1%? W Polsce jest jakiś 1%? No, no, 0.1%, yeah. 0.1%. Extreme minority. Ogromna mniejszość. Aha, ilość adwentystów w kraju. Jesteśmy wyjątkiem. Right? You are 40 million. W Polsce mamy około 40 milionów mieszkańców. Only 5,000. A adwentystów jest tylko 5,000. So one adventist in every 1,000, 10,000 people. Right? 1,000 or 10,000. Adwentysta przypada na jakieś 8,000, 9,000 Polaków. Extreme minority. Jesteście więc ogromną mniejszością. So are they normal? Tak więc czy ich normy są normalne? See? You can look at everything this way. Musimy patrzeć na to z takiego właśnie punktu widzenia. In medicine same way. I to samo jest w odniesieniu do zasad medycyny. After when I found out the Sabbath is true. Gdy odkryłem, że sabat jest prawdą. That shocked me. To zdumiało mnie. I was so shocked. Byłem tak zaszokowany z tego powodu. Why this kind of precious truth is hidden in this world? Dlaczego taka prawda, jak prawda o sabacie, jest ukryta w tym świecie? Why the abnormal Sunday is so normal in this world? Dlaczego ta nienormalna niedziela jest czymś tak normalnym w tym świecie? So when I became a Seventh-day Adventist, więc gdy zostałem adwentystą dnia siódmego, zrozumiałem to. I decided to live. Postanowiłem żyć extraordinarily. Żyć takim niezwykłym życiem, inaczej niż because inny. I realized, dlatego, że zrozumiałem, we are extraordinary God's people. Że my jesteśmy takim wyjątkowym, niezwykłym ludem Bożym. So at that time, w tamtym czasie nobody was a vegetarian. Nikt nie był wegetarianinem. I studied the nutrition. Studiowałem wtedy zasady związane z żywieniem. And I learned, wow! I dowiedziałem się czegoś dziwnego. In medical school we never learned vegetarianism. Podczas studiów nikt nie uczył nas niczego na temat wegetarianizmu. In medical school we learned that meat eating is healthier. Na studiach medycznych uczono nas, że spożywanie mięsa jest czymś zdrowym. But that was not true. Ale to nie było zgodne z prawdą. That was the statistical norm that nauczano nas według statystycznych norm. I begin to study the nutrition again. Więc ja ponownie zacząłem studiować sprawy związane z żywieniem. You have a good books from Dr. Kuczek. Macie tutaj bardzo dobre książki autorstwa dr Kuczek. You can read those books and you can see how excellent, how superior vegetarian diet is. Możecie czytać te książki i przekonać się, o ile lepszym sposobem żywienia jest wegetarianizm. I was shocked. I ja byłem zdumiony. I said, I want to be normal. Powiedziałem sobie, ja chcę być takim normalnym człowiekiem. Then I found out how difficult it is to become normal. I wtedy zrozumiałem, jak trudno jest być takim normalnym Why? Człowiekiem. Dlaczego? Because everybody around me told me I'm crazy. Dlatego, że wszyscy wokół mnie mówili mi, że jestem szalony. Including my mother. Włącznie z moją mamą. My mother cried. Moja matka płakała. Son, how come you don't eat meat? Synk, jak ty będziesz się czuł, jeśli nie będziesz jadł mięsa? God is reigning you. Ale Bóg wiedział. It's a wrong religion. Bóg wiedział, że to była niewłaściwa religia. Eat meat. Jedzenie mięsa. I said no, mom. Jedz mięso, powiedziała mama, a ja powiedziałem nie, mamo. I'm so sorry, mom. Przykro mi. I was making lots of money. Zarabiałem bardzo dużo pieniędzy. My heart was very empty. I moje serce było bardzo puste. I was driving Mercedes. Podróżowałem sobie moim Mercedesem. I thought I would be very happy if I drive Mercedes. Myślałem, że to przyniesie mi wielkie szczęście, jeśli będę podróżował Mercedesem. But I wasn't really happy. Ale ja naprawdę nie byłem szczęśliwy. Then I found the truth. I wtedy odkryłem prawdę. I said, I'm going to Weimar. I pomyślałem sobie, muszę udać się do Weimar. And how much do they pay? A ile oni tam płacą? $700 per month. $700 miesięcznie. As I'm still going. Ale powiedziałem, i tak muszę tam się udać. My mother says you're crazy. A moja mama powiedziała, ty jesteś szalony. All my friends said you're crazy. Wszyscy moi przyjaciele powiedzieli, ty oszalałeś. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? When I found the normal, gdy odkryłem coś, co jest normalne, everyone says I'm crazy. To wszyscy powiedzieli, że jestem szalony. I know you experienced that a lot. I wiem, że wy też doświadczyliście czegoś takiego. If you're born in Adventist family, gdy urodziliście się w rodzinie adwentystycznej, it's easy.
to jest łatwiej. You don't have to struggle like wtedy that. Nie musicie zmagać się z tymi wszystkimi But kłopotami. If you're non-adventist, ale jeśli urodziliście się w rodzinie nieadwentystów, you're Catholic, byliście katolikami, and then you're trying to be an Adventist. I próbowaliście zostać adwentystami, it's a tough, to wtedy mieliście wiele przeszkód. It's a difficult. Trudności a różnego rodzaju was spotykały. So being normal is not easy. Tak więc, jeśli ktoś chce być takim normalnym człowiekiem, to wcale nie jest tak prosto. So those old people, tak więc ci starsi ludzie, who produce growth hormone, którzy wytwarzali hormon wzrostu, as much as these 20 years old men produce, w takiej mierze, jak to ma miejsce w przypadku 20-letnich osób, they are normal. Oni byli tymi normalnymi. I think we Adventists should be belong to them, myślę, że my też do takiej grupy powinniśmy Why? Należeć. Dlaczego? Why? Dlaczego? Because we found the truth. Dlatego, że my odkryliśmy prawdę. So we say, yes, this is truth. Więc my musimy mówić tak, to jest prawda. So we shouldn't get old as much as anybody else is getting old. You know? Tak więc my nie powinniśmy starzeć się tak, jak wszystkie inne osoby się starzeją. Because we have the truth. Dlatego, że my mamy prawdę. I'm so happy to have I jestem the truth. Tak szczęśliwy z tego powodu, że tę prawdę mamy. Obviously. Your genes can respond differently, even though you're in same age group. Ale oczywiście wasze geny mogą reagować w różny sposób, pomimo tego, że należycie do tej samej grupy wiekowej. That's why some women's estrogen level drops. To dlatego w przypadku niektórych kobiet poziom estrogenu spada. Very quickly. Bardzo szybko. And that's why some other woman estrogen level maintains. A w przypadku niektórych innych kobiet poziom estrogenu utrzymuje się w normie. And Dr. Rodman found out. I ten doktor Rodman odkrył. These old men, old women producing high growth hormone level was. Że ci starsi mężczyźni i starsze kobiety, którzy wytwarzali właśnie ten hormon wzrostu w dużej mierze. They're active people. Oni byli ludźmi aktywnymi. You know, all other old people are staying in the nursing home. Pozostałe inne starsze osoby przebywały w domu opieki społecznej. And they are the complaining old people. I to byli ludzie starsi, którzy ciągle narzekali. Oh, my son, my daughters don't take care of me. O, mój syn, moja córka nie odwiedzają mnie. I hate my son-in-law. Nienawidzę mojego syna, mojego zięcia. These people get old very fast. Te osoby bardzo szybko starzały się. The genes going down. Ich geny były bierne. Because they don't treat me good. Dlatego, że oni nie traktują mnie dobrze. I rather die as early as possible. Lepiej byłoby umrzeć jak najwcześniej. A gen says, a gen wtedy mówi, I think so. Ja myślę, że tak byłoby dobrze. Yes. Tak. That's the case. To właśnie o to chodzi. But these extraordinary old people. Ale ci inni, jedyni w swoim rodzaju, starsi ludzie. They're different. Oni są różni. Oni Even są that inni. They're old. Pomimo tego, że są już w starszym wieku. I know I'm old. Ja wiem, że już mam swoje lata. But I have lots of things to do. Ale mam jeszcze tyle różnych spraw do zrobienia. There's a few ministers. Jest kilku, na przykład duchownych. Keep on teaching Bible. Którzy stale wykładają Pismo Święte. You know, they convert people. No i oni sprawiają, że ludzie się nawracają. And he has joy in his heart. I oni mają radość w swoim sercu z tego powodu. And some people, they are, even though they're 70s, they still cut their grasses, they mow the lawn. I niektórzy ludzie w starszym wieku nawet strzygą trawę w ogródku. If anybody else need help and he calls and help. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to oni udają się do tej osoby i pomagają. These kind of happy, open people. To są tacy szczęśliwi, otwarci ludzie. They are extraordinary. Oni są kimś takim niezwykłym. They never see something negative. Oni nigdy nie koncentrują się na czymś, co jest negatywne. They look at everything positively. I starają się zawsze patrzeć na wszystko w pozytywny sposób. Even no matter how bad things happening to him, to them. Bez względu, jak bardzo różnego rodzaju złe doświadczenia przydarzają się im. They look everything positively. To oni i tak starają się koncentrować na tym, co jest pozytywne. They are the ones who are the extraordinary people. To są właśnie ci niezwykli inni ludzie. Okay, now let's go back to menopause. Ale wróćmy do menopauzy. These postmenopausal symptoms can come very early in woman's life. Te symptomy związane z przekwitaniem bardzo często we wczesnym okresie u kobiet już się mogą pojawiać. Whatever causes sudden drop of estrogen level.
cokolwiek powoduje nagły spadek poziomu estrogenów. The estrogen was being produced very constantly. Estrogen był wcześniej wytwarzany stale, utrzymywał się na równym poziomie. Suddenly drops. I nagle poziom estrogenu spadł. Why? Dlaczego? Sometimes it can happen when woman is in their 20s. Czasami może to mieć miejsce nawet gdy kobieta liczy sobie tylko 20 lat. Why? Dlaczego? Doctors found the tumor in the ovary. Na przykład dlatego, że lekarz odkrył guz w jajnikach. So doctor decided to remove all the ovaries. Więc lekarz zdecydował się usunąć obydwa jajniki. So doctor does the surgery, take all the ovary out. Więc lekarz usuwa wtedy jajniki. Then i wtedy poziom estrogenu spada. No estrogen. Nie ma już estrogenu. So doctor says you must take estrogen pills or injections. Wtedy lekarz mówi, że taka kobieta musi zażywać teraz tabletki z estrogenem albo przyjmować je w postaci zastrzyków. Postmenopausal symptoms are not because of age. Tak więc te pomenopauzalne symptomy nie pojawiają się w wyniku starzenia organizmu. I can hear, I can see 60-70 years old women don't have postmenopausal symptoms. Mogę, znam wiele kobiet, które osiągnęły wiek powyżej 60 lat i nie mają takich symptomów. That means they never had this estrogen never drops like this. To jest równoznaczne z tym, że w ich przypadku ten poziom estrogenu nie spadł niżej nigdy tak bardzo. Why majority of women? Dlaczego te dojrzałe, starsze kobiety? When they have menopause. Dlaczego większość tych kobiet, gdy przechodzą okres menopauzalny, suddenly estrogen level drops? Dlaczego w ich przypadku nagle ten poziom estrogenów spada gwałtownie? In other word, mówiąc inaczej, why at the point of menopause, dlaczego w czasie menopauzy the estrogen gene goes inactive? Gen wytwarzający estrogen przestaje być aktywny. That's an interesting question. To jest ciekawe pytanie. Many other women? Jakieś inne kobiety? Don't have this happen. W ich przypadku nie dochodzi do czegoś takiego. The genes are still active. Ich geny są nadal aktywne. But how? Why the majority of the women? Their ale genes dlaczego become inactive? Większość tych kobiet ma geny, które nie są już aktywne? Why? Dlaczego? Interesting question. To jest ciekawe i ważne pytanie. Let me give you another hint. Pozwólcie, że dam wam jakąś wskazówkę. You know, in Korea, w Korei, one of the women who owns a kindergarten. Jedna z kobiet, która ma takie przedszkole, had breast cancer. Miała guza piersi. And she came for the New Start program. I ona przyjechała do nas i uczestniczyła w programie New Start. And she learned New Start. I poznała zasady związane z tym programem. And her breast cancer is going away. I ten rak piersi zniknął. She was so happy. I była taka szczęśliwa. She says, I think I need to go back to the kindergarten. I powiedziała, myślę, że ja powinnam wrócić do przedszkola. And teach this New Start program even to the little children in the kindergarten i first. I uczyć tego programu New Start nawet te małe dzieci, które chodzą do przedszkola. She was the leader of the association of the kindergarten. Ona była tam kimś w rodzaju kierownika w tym przedszkolu. So she gathered all the kindergarten owners. Tak więc ona zgromadziła wszystkie osoby, które tam pracowały w tym przedszkolu. She invited me to do the seminar. I zachęciła wszystkie te osoby, uczestniczyły w tych wykładach. So I went there. Więc ja udałem się tam. There was about 60 kindergarten owners. Było tam jakieś 60 osób, które miały swoje przedszkola. All women in their 50s. Były to wszystko kobiety w wieku 50, ponad 50 lat. A niektóre miały około 60 lat. And I asked them, i zapytałem je, who did not experience any postmenopausal symptoms? Która z nich nie doświadczyła żadnych symptomów pomenopauzalnych? Wow! 70%! 70%! Wow! Byłem zdumiony. Now you have some answer coming, right? Teraz już macie pewną odpowiedź na to pytanie, które why postawiłem. Do you think, dlaczego, jak myślicie, women's estrogen gene goes inactive. Dlaczego w przypadku wielu kobiet ten gen estrogenu staje się nieaktywny? When they see no menstruation coming anymore. Gdy one już zauważają, że nie ma miesiączki, zanika miesiączka. You can answer now, right? Teraz możecie już odpowiedzieć. Gene respond to the meaning. Gen reaguje na coś, co ma znaczenie. Women see the menopause.
Kobieta zauważa, że pojawia się okres menopauzalny. They no longer menstruate anymore. Już nie ma okresu, okres zanika. And if woman think, i wtedy ta kobieta myśli, oh, I'm done. Ja umieram. If you think that way, jeśli ona myśli, jeśli wy myślicie w ten sposób, then your gene says, wtedy wasz gen mówi, yes, we are done. Tak, my umieramy. So be careful what you tak say, how you think. Uważajcie, w jaki sposób myślicie. That's not the way God wants you to think. Bóg nie chce, abyśmy myśleli w ten sposób. See, Satan uses statistics. Szatan używa statystyk. Satan train us, train the people in this world. Szatan ćwiczy ludzi w tym świecie. With the statistics. I stara się wykorzystywać różnego rodzaju statystyki. Satan always says this. Szatan zawsze mówi tak. Everybody else go to church on Sunday. Wszyscy wokół, każdy do kościoła chodzi w niedzielę. Everybody else has menopausal symptoms. Wszystkie osoby mają symptomy pomenopauzalne. Everybody else. Wszyscy mają takie objawy. Everybody else eat meat. Wszyscy jedzą dookoła mięso. Everybody else has diabetes and wszyscy high blood pressure. Mają cukrzycę i nadciśnienie. Everybody else is getting cancer, so. Każda inna osoba choruje na raka. We are the extraordinary people. A my jesteśmy jedynym w swoim rodzaju ludem. I'm glad that there's a lot of young women under 50 today. Cieszę się, że jest tutaj wiele kobiet, które nie przekroczyły jeszcze 50 roku życia. Even I see here 12 years old woman here. Nawet jeśli widzę tutaj jakąś dziewczynę, która ma zaledwie 12 lat. My friend Ada is here. Widzę, że tutaj moja koleżanka Ada jest też. And she is not going to have a menopausal symptom. I ona nie będzie miała tych symptomów po menopauzie. Because she happened to listen to this. Dlatego, że ona słucha tego wykładu. You're gonna be extraordinary people. Dlatego, że wy będziecie niezwykłymi ludźmi. Scientists begin to notice this. Naukowcy zaczęli zauważać coś takiego. So this is aha. These genes can be active or inactive. Ten gen może być uaktywniony albo może być bierny. According to how you think. Według tego, w jaki sposób myślicie, tak twierdzą naukowcy. And they couldn't believe this. I trudno im było w to uwierzyć. So they wanted to do some scientific research to prove this point. Więc chcieli przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia, aby to wykazać w naukowy sposób. First of all, they did animal study. Zaczęli studiować, przeprowadzać badania na zwierzętach. You know, among animals, a wśród zwierząt animals who are living in groups, są takie zwierzęta, które żyją w grupach, w stadach. Social, you know, the social animals, prowadzą taki towarzyski, społeczny tryb życia. Like monkeys, like na przykład deers, małpy, jelenie. Like wolves, wilki. So they're living in the group. One żyją w grupach. And they all have a head. I zawsze mają przywódcę. Dominant male. Mają zawsze takiego samca, który dominuje nad całym stadem. Strongest male. To jest taki najsilniejszy samiec. And he's strongest. Jest najsilniejszy, największy. He's physically strong. Fizycznie jest silny. And he's very wise. Bardzo mądry. And he's also sexually most active. I najbardziej aktywny pod względem seksualnym. Also when scientists took some blood out. Tak więc gdy naukowcy pobierają próbki krwi. And this dominant male has highest level of male sex hormone level. I ten dominujący samiec okazuje się mieć największą ilość męskich hormonów płciowych. Male testosterone. Najwięcej testosteronu. Okay. So that's why they look good. To dlatego ten samiec dobrze wygląda. You know, they even walk different. Nawet inaczej się poruszają. If you don't have enough male sex hormone. A gdyby ten samiec miał mniej tych hormonów płciowych, to wyglądałby w ten sposób. Okay. So the dominant male always have highest level, highest production of the male sex hormone. Tak więc ten dominujący samiec zawsze ma największą ilość hormonów płciowych. But sometimes this young male, ale czasami pewien młodszy samiec, growing up, który dorasta, rozwija się, and feeling strong, i czuje się coraz silniejszy, and he wants to be at the top. On chce być teraz tym dominującym samcem. So he challenges. Więc on rzuca wyzwanie temu. So two strong male deers. Tak więc te samce zaczynają walczyć ze sobą. In challenge. Rzucają sobie wyzwanie. So what does deers do?
I co te jelenie robią teraz? When they engaged in together, gdy próbują walczyć ze sobą, they push each other. Uderzają się rogami i pchają się nawzajem. They don't bite. One tak naprawdę nie walczą. Right? They don't have any physical wound. To nie jest coś w rodzaju jakiejś fizycznej walki. They do is they push each other. One po prostu pchają się nawzajem. Then if the dominant, original dominant male is stronger, a wtedy, jeśli ten pierwotnie dominujący samiec jest silniejszy, then this younger one felt, not yet. To wtedy ten młodszy mówi sobie, jeszcze chyba nie teraz. He's still too strong on jest nadal dla mnie za silny. I'll come back. Ja muszę wrócić trochę później. So he ran away. Więc on ucieka. Then it's no problem. I nie ma wtedy żadnego problemu. But finally this younger challenger becomes Ale stronger. W końcu ten młodszy samiec staje się dość silny. And today, i teraz they got engaged in. I teraz oni znowu walczą, przepychają się. Dominant male is now being pushed back. I teraz ten dominujący samiec jest odpychany, przegrywa. I ten młody pcha cały czas coraz silniej. And finally dominant male decided he cannot be matched. I w końcu ten pierwotnie dominujący samiec uznaje przegraną. So he give up. Więc on rezygnuje, poddaje się. And he disengaged himself. I on odchodzi stamtąd and begin to run away. I ucieka. Guess what happened to his body? Wiecie, zgadnijcie, co dzieje się z jego ciałem. You know what suddenly scientists found out? Wiecie, co odkryli naukowcy? The moment they begin to run away. W chwili, gdy on zaczyna uciekać. After 1 hour, they captured that this dominant, original dominant male. Po upływie godziny naukowcy schwytali tego jelenia, który wcześniej był dominującym samcem. And draw the blood. Pobrali krew. And they checked testosterone. I sprawdzili poziom testosteronu. I okazało się, że ten poziom był bardzo. 2 hours later. 2 godziny później. Jeszcze bardziej spadł. Going down and down. Cały czas ten poziom spadał i spadał. Getting old very quickly. I ten samiec bardzo szybko starzał się. They begin to lose the hair. Zaczął tracić włosy, szczecinę. The hair used to be so shiny. A wcześniej ta sierść tak lśniła.
you get older. Przygotujcie się do tego, co powinniście czynić, gdy będziecie w tym wieku. You know what's the best preparation is? Wiecie, na czym polega to przygotowanie? What is the best thing you can do when you get old? Co najlepszego możecie zrobić, gdy będziecie starszymi osobami? Let me tell you, there are two things. Są dwa takie czynniki. One is gardening. Jedno to praca w ogródku. You know what the other one is? A wiecie, jaka jest druga sprawa, którą możecie realizować? It's the same as gardening. To jest to samo. Okay. Gardening. Praca w ogrodzie. And what? I co jeszcze? And the spiritual gardening. I taka duchowa praca w ogrodzie. So you have to really learn Bible good. Tak więc musicie naprawdę jak najlepiej poznawać Pismo Święte. So you can teach people with tak byście mogli nauczać ludzi prawdy. Anytime. Wszędzie i o każdej porze. I met my brother here from Kern. Yeah. Spotkałem tutaj mojego brata, brata Beretę. How old are you, sir? W jakim wieku brat jest? 75. 75 lat brat ma. And he is very interested in listening to the lecture. Ale on jest bardzo zainteresowany słuchaniem tych wykładów. No, he never sleeps. On nigdy nie śpi podczas wykładów. Jego oblicze jaśnieje. And he just as much as possible he want to come and talk to me. I na tyle, na ile to jest możliwe, on podchodzi do mnie, próbuje ze mną rozmawiać, jest bardzo podekscytowany. And he says, Doctor Lee, I'm so happy to mówi, learn new things. Doktorze Lee, jestem tak szczęśliwy, że mogę nauczyć się tylu nowych rzeczy. I'm gonna teach now differently. Mam zamiar teraz inaczej nauczać inne osoby. I'm going to have all your tapes. I mam zamiar nabyć wszystkie kasety nagrane z tych wykładów. I mam zamiar wysłać je mojemu synowi. And he is excited. I on jest podekscytowany z tego powodu. Gardening, spiritual gardening. To jest taka duchowa praca w ogrodzie. You have to raise people's souls. Musicie starać się właśnie tak podnosić na duchu ludzi. You know, by being an Adventist has a special power. To, że jesteśmy adwentystami Dnia Siódmego, to zawarta jest w tym specjalna moc, because przywilej. We know the special truth. Dlatego, że my znamy taką szczególną prawdę. One of the special truths is a health message. A jedną z tych szczególnych prawd jest poselstwo zdrowia. Anybody needs this health message in this world today. Wszyscy na całym świecie powinni znać to poselstwo zdrowia. Let's say I'm not an Adventist. Powiedzmy, że nie jestem adwentystą. How can I be here in Poland? Jak mógłbym znaleźć się tutaj w Polsce? I had a license to practice medicine in the state of California. Ja mogę praktykować medycynę, mogę pracować jako lekarz tylko w stanie Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych. So I could only practice medicine in state of California. Tak period. Więc mogę wykonywać swoją pracę lekarza tylko w stanie Kalifornia. Outside of state of California? A poza Kalifornią? It is illegal for me to practice medicine. Dla mnie praca w charakterze lekarza byłaby czymś nielegalnym. But you know what, when I become a Adventist. Ale wiecie, gdy zostałem adwentystą, a child of God, dzieckiem Bożym, now, teraz, I feel that I have a license to practice medicine issued from heavenly government. Czuję, że teraz mam prawo wykonywania tej pracy i to prawo pochodzi z rządu niebiańskiego. So I come even to the Poland. Tak więc mogę przyjechać nawet do Polski. We talk about health. I możemy sobie mówić na temat zdrowia. What a privilege we have, co za see? Przywilej mamy. So you can be like that. I wy możecie też postępować w even ten sposób. You don't have a medical license issued by government of Poland. Nawet jeśli nie macie uprawnień lekarskich wydanych przez rząd polski, if you learn Jesus, to jeśli nauczycie się o Jezusie, then if you know, to wtedy, jeśli będziecie wiedzieć, the love of God can będziecie znać miłość Boża, tę miłość, która uzdrawia, for any genes, uzdrawia jakie wszystkie geny. And you know the Ellen White health messages. I wiecie, czym jest to poselstwo zdrowia, o którym mówił Ellen White. You are the doctors. To wy też jesteście lekarzami. You are the doctors for the Poland. Jesteście lekarzami Polski. We are. My jesteśmy. We are extraordinary people. Jesteśmy niezwykłym ludem. It is wonderful for us to be able to think like this. Jest czymś cudownym, że możemy myśleć takimi kategoriami. I love to think like this. Ja uwielbiam tak myśleć. This is exciting my origins. I to ekscytuje moje geny. Yeah. When I was 40 years old. Gdy miałem 40 lat. I became Adventist. Zostałem adwentystą. You know, I looked a lot older than I am today at that time. I wtedy wyglądałem starzej aniżeli dzisiaj. As years goes by, as an Adventist,
upływały lata. 20 years passed now. Od tamtej pory upłynęło już 20 lat. You know what? I wiecie co? Every year I'm feeling younger than last year. Z każdym rokiem czuję się coraz młodziej w porównaniu z przeszłym, z minionym rokiem. Every year. Tak jest. And my feeling become younger and younger. I nawet moje uczucia odmładzają się cały czas. And when I was 40 years old. A gdy miałem 40 lat. Birds singing, you know. Ptaki śpiewały sobie na drzewie. Birds are too noisy. A ja sobie myślałem, te ptaki tylko hałasują. I look at the children. Spoglądałem na dzieci. Oh, children are noisy. Te dzieci robią tyle hałasu. I was ready to die, you know. Byłem już gotów na śmierć. I never did exercise. Nigdy nie ćwiczyłem fizycznie. I never drank water. Nigdy nie piłem czystej wody. I drink beer. Piłem sobie piwko. I drink wine, whiskey. Piłem wino, whisky. Look, my genes were dying. Moje geny umierały. And I thought that was normal. I ja myślałem, że to była taka normalna sytuacja. Because all my friends were normal. Dlatego, że wszyscy moi przyjaciele zachowywali się w taki normalny sposób. How wonderful to be an Adventist. Jak cudowne jest być adwentystą. One of my friend told me this. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi. He's a brother Jankowski, yeah. He went to Australia. Ten człowiek pojechał do Australii. He met his friend. I spotkał tam przyjaciela. Went to one home. W pewnym domu. It was Adventist family. To była rodzina adwentystyczna. And this mother. I matka, która się tam znajdowała. Was 74 years old. Miała 94 lata. Miała 90 lat. This Polish woman is 94 years old. Ta polska starsza kobieta miała 94 lata. And she was changing herself into the swimming suits. I ona przebierała się teraz w kostium kąpielowy. Going to the beach to swim. I zamierzała udać się nad brzeg na plażę, żeby pływać. Extraordinary Adventist. To była taka niezwykła adwentystka. And he asked the daughter, i ona zadała córce pytanie. Why do you think your mother can be like this, even at the age 94? Dlaczego? Jak ty myślisz, twoja matka może zachowywać się w ten sposób, pomimo tego, że ma 94 lata? Her daughter said, i jej córka powiedziała. Our father was alcoholic. Mój ojciec był alkoholikiem. Our father was not Adventist. Mój ojciec nie był adwentystą. My father he beat my mother up. On bił moją matkę. Shouted. Krzyczał na nią. But my mother was never sad. Ale moja mama nigdy nie była smutna. My mother always said, ona zawsze mówiła, isn't this nice for us to be Adventist? Czy to nie jest dla nas adwentystów wspaniałe życie? There are 40 million Polish people. Jest tutaj aż 40 milionów Polaków. And we are one of the Adventists? I my jesteśmy, należymy do grona tych niewielu adwentystów. One out of 8,500? Jeden adwentysta przypada na 8, na 9 tysięcy Polaków. I'm so thankful to God. Jestem tak wdzięczna za to Bogu, that God chose us to że Bóg nas wybrał, His chosen people. Aby należeć do grona Jego wybranego ludu. She always says, praise God. I ona zawsze mówiła, chwała Bogu. You know, in Poland, w Polsce, I don't think Catholic people have that kind of privilege. Nie myślę, żeby katolicy mogli cieszyć się z powodu takich przywilejów. I'm one of 93%. Należę do grupy 93%. It's no fun. Nie ma w tym nic zabawnego, radosnego. Interesting. To jest interesujące. Yes, very interesting. And I met the sister Kuczek. I rozmawiałem z siostrą Kuczek. She was very devout Catholic woman. Ona była bardzo taką poświęconą katoliczką. She did everything for Catholic Church. I ona starała się postępować zgodnie ze wszystkimi zasadami katolickimi. Studiowała medycynę. But she wanted to be like a priest. I chciała być nawet kimś w rodzaju osoby duchownej. She even studied the theology in the college. I nawet studiowała teologię. And then she found this truth. Ale wtedy odkryła prawdę. Extraordinary, you know? Tą niezwykłą prawdę. Boy, came out of that. Wow. I wyszła z tego zamieszania. It's earthquake. I teraz w jej życiu doszło do takiego trzęsienia ziemi. Yes. So,
It is important to understand all this. Tak więc niezwykle ważne jest, aby należycie zrozumieć to, co dzieje się so na świecie. When this younger deer finally become beat up this stronger dominant male. Gdy w końcu ten młody jeleń zdołał pokonać tego wcześniej dominującego jelenia. Then his male sex hormone level goes up. Wtedy poziom hormonu płciowego w przypadku tego młodszego jelenia znacznie podniósł się. Then he says, I am. I wtedy on powiedział, ja jestem. And that's why many times. To dlatego wielokrotnie. You think someone, I know, he doesn't look like a president. Myślicie o kimś, on wcale nie wygląda jak prezydent. But after they become a president, ale gdy już taka osoba zostanie prezydentem, they begin to look like a president. To on wygląda wtedy jak prezydent. Right? Interesting. Ciekawe, right? Prawda? Yeah. Except the George Bush? Z wyjątkiem George'a Busha. I think he's getting better. Ja myślę, że w jego przypadku jest trochę inaczej, on z nim nie jest tak źle. This is wonderful thing to be American, you know. To jest wspaniałe, że ktoś może być Amerykaninem. It's no problem for us to talk like this. Nie ma dla nas żadnych problemów, gdy mówimy w ten sposób o prezydencie. Yeah. And, Bush is doing good job. Bush wykonuje prawidłowo swoją pracę. You know, America was free country. Stany Zjednoczone to wolny kraj. That's why the freedom is very good for the gene. To dlatego właśnie ta wolność jest czymś bardzo dobrym dla genów. But after September 11th, ale po 11 września America is losing freedom. Stany Zjednoczone zaczęły tracić tę wolność. The restrictions. Pojawiły się różnego rodzaju ograniczenia. And we have the terror is coming. I cały czas wszyscy boją się zbliżającego terroru. This is a problem, big problem. America is changing very quickly. I to jest problem. W Ameryce coś zmienia się bardzo szybko. According to the Revelation chapter 13. Według 13 yeah. rozdziału Księgi Objawienia. Very quickly changing. Bardzo szybko następują te zmiany. And Vatican and George Bush is talking now. A George Bush cały czas prowadzi rozmowy z Watykanem. Just like Reagan and the Pope used tak to talk. Tak jak Reagan rozmawiał z papieżem wcześniej. And I think the American leaders begin to realize. I myślę, że przywódcy Stanów Zjednoczonych zaczynają zdawać sobie sprawę. The gun and the, you know, bomb does not solve terrorism. Z tego, że żadna broń ani bomby nuklearne nie są w stanie rozwiązać tego problemu. The politics does not solve that. Polityka nie da rady tego rozwiązać. What can solve that? Co to może, co może rozwiązać cały ten problem? Only religion can solve. Tylko religia. Because this is a religious problem. Dlatego, że to jest problem religijny. So, America needs religion. Tak więc Ameryka potrzebuje wsparcia religijnego. And you know, America is going to be very religious country. I dlatego Ameryka będzie bardzo religijnym krajem. Lately something very interesting happened in United States. Ostatnio coś bardzo interesującego wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. To me that is one of the most interesting thing happened in United States according to our prophecy. Dla mnie było to jedno z najbardziej interesujących wydarzeń, jakie możemy dopasować do proroctwa. I know all other countries in this world does not pay any attention to that. Oczywiście nikt inny nie przywiązuje do tego takiej wagi jak my. But as Adventist, ale jako adwentysta, it is very significant, interesting development. Zauważam, że pojawia się coś bardzo interesującego. According to the prophecy, według proroctwa, US going to be very religious country, right? Wy macie, będziecie znajdować się w bardzo religijnych krajach. And it is happening. I coś takiego ma już miejsce. US Constitution strictly divides state and religion. Konstytucje w tej chwili bardzo wyraźnie czynią podział pomiędzy polityką i religią. Government should never involve in religion. Rząd nigdy nie powinien mieszać się w sprawy religijne. Religion should never be involved with the government. I oczywiście odwrotnie, religia nie powinna wpływać na sprawy związane z rządem, z polityką. Principle. Jest to taka jasna, oczywista zasada. Separation between church and state. Rozdział pomiędzy kościołem i państwem. Okay, so in America, in the school. Tak więc w Stanach Zjednoczonych, w szkołach. You know, America is a Christian school, you know.
A wiecie o tym, że w Stanach Zjednoczonych szkoły są chrześcijańskimi szkołami. So in the school, tak więc w szkole student sometimes they recite the Ten Commandments. Studenci czasami cytują dziesięcioro przykazań. So when everybody was a Christian in America, it was no problem. Tak więc gdy w Stanach Zjednoczonych wszyscy byli chrześcijanami, nie było żadnego problemu. But many new immigrants came in from all over the world. Ale do Stanów Zjednoczonych przybyła ogromna grupa różnych imigrantów z różnych części świata. The number of atheists increases. Wzrosła ilość ateistów. And atheists and other religious people did not like it. I teraz tym ateistom i przedstawicielom innych religijnych grup nie podoba się to. They challenge the government in the court. Więc oni starają się w jakiś sposób wpływać na rząd. Well, according to the constitution, według konstytucji there's a separation between church and state. Istnieje rozdział pomiędzy Kościołem i państwem. Why school teaches Christianity? Dlaczego więc w szkole naucza się chrześcijańskiej religii? So court says, tak więc sąd mówi wtedy, you're right. Rzeczywiście oni mają rację. So court said, no school can make your student to recite Ten Commandments. Więc sędzia wtedy ogłasza, że żaden uczeń w szkole nie powinien cytować dziesięciu przykazań. Then sometimes church people use school building to do some function, religious function. A z drugiej strony niektórzy religijni ludzie starają się wykorzystywać budynki szkoły, aby przedstawiać pewne religijne zasady. I wtedy ateista mówi, nie powinno być żadnych takich spraw związanych z religią w szkole, dlatego że to gwałci tę zasadę rozdziału pomiędzy państwem i kościołem. Więc oni też wzywają takie osoby na rozprawy sądowe. Right. I sędzia mówi, że ci ateiści mają rację. So no more religious activity in the school building. Tak więc w szkołach nie ma już miejsca żadnej, nie może mieć miejsca żadna działalność religijna. And the Christians were sort of getting angry. I teraz chrześcijanie z kolei złoszczą się z But tego that's powodu. A US constitution, you know. No ale taka jest amerykańska konstytucja. So we all respect the US, our constitution. Tak więc wszyscy respektują to, co mówi konstytucja Stanów Zjednoczonych. Then about 3 weeks ago, ale jakieś 3 tygodnie temu strange thing happened. Coś dziwnego się wydarzyło. We have allegiance to the flag. Yeah, everyone stands up. Każdy stoi prosto, put the hand like this, kładzie sobie rękę na sercu, staring at the flag, i spogląda na flagę państwową. And there is some certain words oath we recite. I są pewne słowa przysięgi, które musimy wypowiedzieć. They didn't used to do that. I kiedyś tego nie robiono. But after September 11th, ale po 11 września government said, please do. Rząd teraz nakazuje właśnie robić coś takiego. So all the students do that. Tak więc wszyscy studenci to robią. In that allegiance, w tej przysiędze there was a one word, jest jedno słowo called one nation under God. Jest takie zdanie, które mówi tak, jeden naród pod jednym, pod panowaniem jednego Boga. In one California city, w pewnym mieście, które znajduje się w Kalifornii, an atheistic physician. Pewien lekarz ateista got angry. Rozłościł się. He is a physician, but he's also at the same time his lawyer. He studied law. On jest lekarzem, ale jednocześnie też prawnikiem. He challenged court. Więc on pozwał kogoś do sądu. He sent his daughter to the school. Wysłał swoją córkę do szkoły. Daughter comes back home from school. A córka wróciła do domu ze szkoły. Daddy, i powiedziała, tato, I hate allegiance to the flag. Ja nienawidzę składania tej przysięgi do flagi. Because everybody stands up. Wszyscy stoją. They say, we are one nation under God. I mówią, jesteśmy jednym narodem pod opieką Boga. Daddy, you don't believe in God. Tato, ty przecież nie wierzysz w Boga. I don't believe in God. Ja nie wierzę w Boga. It's really bothersome. I to jest takie niepotrzebne, to tylko sprawia kłopot. Of course in America nobody pushes you to do so. No, oczywiście w Ameryce nikt nie zmusza nikogo do niczego. If you don't want to do it, jeśli nie chcesz tego robić, you can step out, to możesz sobie wyjść, you can sit down, możesz usiąść, you can just keep quiet. I po prostu zachować no problem. Się cicho. Nie ma żadnego Everybody problemu. Respect your right. Wszyscy akceptują Not twoje racje. That. It's really free country. To jest naprawdę kraj wolności. I admire United States. I ja zgadzam się z tym. But daughter says, ale ta córka powiedziała, even though I don't do it, nawet jeśli tego nie zrobię, it sort of emotionally bothers me. To i tak przeszkadza mi na płaszczyźnie emocjonalnej. You can understand that, right? Możecie to zrozumieć.
And the father says, i wtedy ojciec mówi, I'll go to court. Ja wtedy udam się więc do sądu. So he went to court, więc udaje się do sądu. And, he challenged. I wtedy pozywa do sądu separation between church and the state. I powołuje się na rozdział pomiędzy Kościołem i państwem. Why are we saying one nation under God? Dlaczego my mówimy jeden naród pod Bożą opieką? You know what court? I wiecie, co sędzia powiedział? Hmm, you're right. Ma pan rację. So court recommended, więc sędzia wtedy to remove that phrase. Zaleca usunąć coś takiego. One nation under God. Usunąć to zdanie, jeden naród pod Bogiem. That became a big news in state. I wtedy wszyscy zaczynają pisać na ten it temat. Shook whole nation. To wstrząsnęło całym narodem. You know what happened? Wiecie, co się stało? All politicians got mad. Wszyscy politycy wściekli się z tego powodu. You know, when politicians get mad, a gdy politycy się wściekają, they're not really mad. Oni naprawdę nie są wściekli. They pretend they're mad. Oni tylko udają wściekłość. Why? Dlaczego? They have to look mad. Muszą udawać, że są wściekli. So their people, constituency can, you know, so they act according to what their people want. Dlatego, że oni chcą postępować zgodnie z tym, czego życzą sobie ludzie. Since September 11th. Od tej daty 11 września. In America there is a boom. W Stanach Zjednoczonych mówi się dużo. God bless America. Na temat tego, że Bóg pobłogosławił Amerykę. America becomes suddenly very religious. I Ameryka stała się teraz bardzo religijnym every krajem. Church, every street corner says, God bless America. Na każdym kościele, na każdym rogu ulicy widnieje taki napis: Bóg, so, Boże, pobłogosław Amerykę. Now politicians know they have to be religious. I teraz politycy wiedzą już, że muszą stać się bardzo religijnymi ludźmi. So they all become so angry. Więc oni teraz udają taką złość. See, if it happened in Britain, coś takiego miało miejsce w Wielkiej Brytanii. No problem, right? Gdyby tak było w tamtym kraju, now, to pewnie up to problemu. In America, ale po 11 września w Ameryce it's a big problem. To staje się wielkim problemem. Nie wiem, co teraz ma tam miejsce, dlatego że jestem tutaj w Polsce. I can see. Ale mogę widzieć. Aha. Politicians are now begin to show the loyalty to God. Że teraz politycy zaczynają pokazywać swoją lojalność względem Boga. To be re-elected. Aby ponownie ich wybrano. So America is suddenly becoming very religious. Tak więc Ameryka teraz staje się bardzo religijnym krajem. You know what happened? Wiecie, co się dzieje? Next morning. Następnego dnia rano. In US Congress. W Kongresie Stanów Zjednoczonych. In US Senate. W Senacie amerykańskim. They all stood up. Oni wszyscy wstali. They cited i głosowali. Allegiance to the flag. Głosowali za tą przysięgą do flagi. One nation under God. Jeden naród pod Bożym protektoratem. They defied court rule. Oni zaparli się tych zasad Sądu Najwyższego. Can you see? Czy możecie to zauważyć? I thought that was quite a powerful symbol for our Revelation chapter 13. Myślę, że tkwi w tym taki symbol związany z tym, co znajdujemy w 13 rozdziale Księgi Objawienia. United States is the one of best country who abides in the law. Stany Zjednoczone są tym krajem, który bazuje na prawie. But in public. Ale jeśli chodzi o całość tego narodu. On television. Jeśli chodzi o to, co pokazywane jest w telewizji. They decided they deliberately violate the new court ruling. To oni zdecydowali się łamać te nowe zasady. Mm, very interesting. To jest bardzo interesujące. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? In the future. W przyszłości. When religious issue comes. Gdy pojawi się ta sprawa związana z religią. Then US Congress and Senate can violate the law. To wtedy Kongres i Senat będzie chciał złamać to prawo. Religion is superseding the law right now. Religia jest teraz czymś ważniejszym niż prawo. I think in Vatican, i myślę, że w Watykanie Pope is looking at that what's happening in US. Paweł, apostoł, przepraszam. Papież przygląda się temu wszystkiemu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. And Pope is thinking now. I myśli sobie teraz. Ah, we can work together now. Możemy teraz współpracować. Because US is now shaping up. Dlatego, że teraz Stany Zjednoczone drżą. Behaving right.
teraz zachowują się we właściwy sposób. You know what John Paul's, Pope said when he came to Denver, United I wiecie, States? Co Paweł powiedział, przepraszam, co papież powiedział, gdy przybył do Stanów Zjednoczonych, do Denver? When Clinton was in power, gdy jeszcze prezydent Clinton był prezydentem Stanów Zjednoczonych, this Pope said, wtedy papież powiedział, and US, America is the culture of the devil, he said. Że Ameryka jest taką kulturą diabła. Yes, that's what he said. Tak powiedział. But now, ale teraz, US become culture of God. Teraz Stany Zjednoczone to kultura, która należy do Boga. It is getting ready. Teraz już przygotowane jest coś. Vatican and America. Teraz Watykan i Ameryka. Is really gonna shake big hand. Teraz uścisną sobie ręce. To solve this terrorism. Aby rozwiązać problem terroryzmu. See? And Vatican gonna gather all the religious power. I Watykan teraz zamierza zdobyć całą moc religijną. And US will give power. I Stany Zjednoczone udzielą Watykanowi tej mocy. Exactly what's happening. That's exactly. Dokładnie coś takiego ma miejsce. Very interesting time we have. Żyjemy w bardzo ciekawym czasie. So my dear brothers, sisters, tak więc, moi drodzy bracia i siostry, prepare yourself. Przygotujcie się with the spirit, z duchem, with the extraordinary truth, z tą niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju prawdą. Activate your genes. Uaktywnijcie swoje geny. Time is coming for us to work. Jest już czas, abyśmy zaczęli pracować. Excellent time, exciting time. Doskonały czas. Yes, it's coming near to us. Ten czas zbliża się coraz bardziej. Very exciting. To jest bardzo ekscytujące. Okay. So, go back to postmenopause. Wróćmy do problemów z menopauzą. Okay. Scientists. Naukowcy. Found this out. Wow. Odkryli właśnie coś takiego. With animal experimentation. Na podstawie doświadczeń ze zwierzętami. Wow, this is really true. To rzeczywiście jest prawdą. Byli zdumieni. And they want to finalize this issue. I oni chcieli zakończyć te doświadczenia, podsumować je. Gene respond to your thinking. Gen reaguje na to, w jaki sposób myślicie. So they are trying to find out. Tak więc oni próbują odkryć. If in this whole world, czy w tym całym świecie, is there any tribes, są jakieś plemiona, in particular tribes, a w szczególności takie plemiona, there's no postmenopausal symptoms in the whole tribes, w których kobiety w całym takim plemieniu nie mają żadnych takich symptomów pomenopauzalnych. And they're searching. I szukali takich grup they found społecznych two tribes, plemion i znaleźli dwa takie plemiona. Two tribes who still living in very primitive lifestyle. Dwa plemiona, które żyły w bardzo prymitywnych warunkach. One tribe living in the Andes mountain in south near Peru. Jedno plemię żyło w górach andyjskich blisko Peru. And another tribes living in the Thailand, northern Thailand in the mountains. A drugie plemię mieszkało w Tajlandii, w północnej Tajlandii. In that tribes, i w tych plemionach no postmenopausal, nie było takich kobiet, które miałyby objawy pomenopauzalne. Not a single woman. Nie było nawet jednej takiej kobiety. They don't even have a vocabulary for the postmenopausal symptoms. Nie miały żadnych takich symptomów, nawet najmniejszych. Nobody knows about it. I nikt o tym nie wiedział, nie wiedział, so czym są te symptomy. Scientists went to observe. Why? Tak więc naukowcy udali się tam, aby dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Guess what they found. I zgadnijcie, co odkryli. In that society, w tamtym społeczeństwie the woman always have to produce more children. Kobieta zawsze musi mieć jak najwięcej dzieci. So most younger woman has to be pregnant all the time. Tak więc te młodsze kobiety cały czas właściwie były w ciąży. If you are not pregnant, a jeśli nie była taka kobieta w ciąży, if you menstruate, jeśli miała okres, then they consider you unclean, to wtedy uważano taką kobietę za nieczystą. They put you in prison for a week. I taką kobietę trzymano wtedy w więzieniu przez tydzień.
So once you are done with the menstruation, tak więc gdy znikała miesiączka, suddenly this whole community, wtedy nagle cała ta społeczność worships old woman has no more menstruation. Czciła coś z tego powodu, że ta kobieta już nie miała miesiączki. They consider this postmenopausal woman as a holy woman. I wtedy ta społeczność uznawała tą kobietę za taką świętą kobietę. So it is a younger woman's dream in the society. Tak więc te kobiety, młode kobiety, miały problemy w tym społeczeństwie. When my menstruation gonna stop? Kiedy mój okres zaniknie? So menopause is a good news for them. Tak więc ta menopauza to taka dobra nowina dla tych kobiet. So whenever a certain woman have a menopause comes finally, więc kiedykolwiek w przypadku takiej kobiety pojawił się ten okres they menopauzalny, all envy that woman. Gdy znikała już ta miesiączka, to wszystkie kobiety jej zazdrościły. So celebrate your menopause. I wtedy przygotowano taką uroczystość. Więc wy też powinniście czcić ten czas, gdy kończy się miesiączka then, i pojawia się menopauza. Your genes goes. I wtedy wasze geny yes. będą podekscytowane. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? So if you can find anything to celebrate. Tak więc, gdy odkryjecie coś, co moglibyście w jakiś sposób uczcić i radować się z tego powodu. Well, the last night it was a bit noisy. Ostatniej nocy było tutaj trochę głośno. But this celebration was good. Ale ten cały festiwal był rzeczywiście czymś dobrym. You know, the most wonderful thing to celebrate is. Ale czymś, co powinniśmy czcić. I found God. W największej mierze to Bóg. God found me. Dlatego, że Bóg mnie odnalazł. Right? Yeah. On top of that. A oprócz tego. I become an Adventist. Ja jestem adwentystą. This is miracle. Czy to nie jest cud? I celebrate that in my heart every day. Ja raduję się w moim sercu z tego powodu każdego dnia. I am a Seventh-day Adventist. Ja jestem adwentystą dnia siódmego. Oh, and I can see everything. I teraz wszystko mogę widzieć. What is happening? Widzę, co się dzieje. History reveals in front of my eyes. Teraz historia jasno jest przedstawiona w moim umyśle. I can help anybody with any disease. Mogę pomóc teraz każdemu, bez względu na to, jaka choroba dotyka takiej Because osoby. God is with me. Dlatego, że Bóg jest ze mną. God is giving me the iskra. Bóg daje mi tę iskrę. So I can share that iskra with my patient. Tak więc mogę dzielić się tą iskrą z moimi pacjentami. My patient eyes begin to shine. I wtedy oczy tych pacjentów zaczynają świecić. And God heals his genes. I Bóg uzdrawia ich geny. And we must celebrate. Tak więc my musimy cieszyć się i czcić Boga z powodu naszego poselstwa zdrowia. And we are the remnant. Bo my jesteśmy kościołem ostatków. We should celebrate. Powinniśmy czcić Boga we z tego have powodu. The Sabbath. Mamy sabat. We have to celebrate. Powinniśmy uczcić Boga dlatego. Praise the God. Chwała Bogu. Amen. 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 Let's all stand. Powstańmy. O, dear loving Father. O drogi, umiłowany Ojcze. Father. Ojcze, we have many physicians in this world. Wielu jest na tym świecie lekarzy. With the government issued license. Lekarzy, którzy posiadają prawo wydane przez rząd. But Father, you have your own physician in this world. Ale Ty, Ojcze, masz swoich lekarzy na tym świecie. With your health messages. Ze swoim poselstwem zdrowia. With your iskra. Ze swoją iskrą. That's your remnant. To jest Twój lud ostatków. Oh, Father, thank you. O Ojcze, dziękujemy Ci, to choose us. Że nas wybrałeś. Father, we know we are not ready yet. My wiemy, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. Father, we know we are not even practicing the health messages. Ojcze, my wiemy, że jeszcze niedostatecznie praktykujemy to poselstwo zdrowia. But Father, now we found out you still love us. Ale my wiemy, że Ty nadal nas kochasz. You are not angry at us. I Ty nie złościsz się na nas. You're still waiting for us to be ready. Ciągle czekasz na nas, abyśmy byli gotowi. Oh, how thankful it is. O jak wdzięczni jesteśmy Tobie. You're merciful God. Jesteś miłosiernym Bogiem. Your endurance we are thankful. Za Twoją cierpliwość jesteśmy wdzięczni. Now, Father, inspire us. Teraz, Ojcze, natchnij nas. Let us be ready for the loud cry. Spraw, abyśmy byli gotowi na to głośne wołanie. So we can shine your light of life. Abyśmy mogli świecić Twoim światłem into this dark world. W tym ciemnym świecie.
then you may be glorified. I wtedy ty będziesz uwielbiony. Then people in the darkness, a ci ludzie w ciemnościach, will see the shining light. Będą mogli widzieć świecącą jasność. Open their eyes. Otwórz ich oczy. Oh God. O Boże. You are the Creator. Ty jesteś Stwórcą. You are the God of love. Ty jesteś Bogiem miłości. Oh Father. O Ojcze. Help us. Pomóż nam. To do this work. Abyśmy mogli wykonać tę pracę. Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.